Hello. Hello. To, to dzisiaj pogadanka 71. Tak, idziemy za ciosem i wczoraj żeśmy nagrały 70. Dzisiaj 71. Możecie tego nie zauważyć po tym, jak się będą ukazywać, ale tak to się właśnie odbyło. Tak. Wczoraj rozmawiałyśmy o konfliktach wewnętrznych na webinarze i pomyślałyśmy, że jakoś tak. Będąc w tym temacie, kontynuując go, chcemy sobie jeszcze trochę o różnych częściach pogadać, bo to jakiś taki jest. Ja lubię ten temat. To jest yy, ekstra temat i jednocześnie to jest coś, co. No, no nie wiem, ja, ja to mam wrażenie, że w jakiejś takiej bańce żyję, gdzie właśnie mówienie o częściach, że mam taki kawałek, to jest takie. Yy... No, że mam wrażenie, że to już wiesz, że każdy takim językiem gada, a wiem, że nie każdy. nie, Że to jest tak, wynika z takiego bycia w jakiejś bańce, więc myślę sobie, że, że jak o tym pogadamy tutaj na pogadance, to może będą osoby, które po raz pierwszy o tym usłyszą i ciekawe jakim będzie z takim, takim konceptem myślenia o sobie. Tak, ja, ja też mam takie doświadczenie, że nawet jak jakoś teoretycznie ludzie znają ten koncept, tego jakoś nie używają koniecznie w takim życiu codziennym. Czyli, że ja słyszę, jak ktoś, bo jakoś ja mam sporo takich doświadczeń, że ludzie opowiadają i ja trochę tłumaczę to, co oni mówią na, część, nie? na język taki, który jest trochę o częściach, nie? Czyli opowiadają, jakie tam im trudno z czymś, co robią. Ja mówię, czyli masz taką część, która robi to i to, i taką część, której jakoś to przeszkadza, albo którą to denerwuje, albo mówią ludzie, no, ja to właściwie to chciałabym, żeby tam, nie wiem, coś się zmieniło nie u mnie. Ja mówię, dobra, to masz taką część, która robi to i to, i taką, która chciałaby właśnie tak i tak, nie? Więc, Jaki zmian. Mhm. Więc jakoś myślę sobie, że dużo widzę takich momentów, nie? kiedy jak to nazywam, to ludzie wiedzą, o czym, nie mówią, o Boże, ale o czym mówisz, co to za części. Mhm. Mhm. Więc myślę sobie, że pewnie spotkali się z takim konceptem. Ale właśnie nie ma takiego, wiesz, takiego flow w używaniu tego w codziennym życiu, nie? Mm -hmm. Takich miejscach, gdzie właśnie jak ktoś mówi o, tu jestem rozdarta, trudno mi podjąć decyzję, nie mogę się zdecydować, albo właśnie ciągle sobie coś zarzucam, nie? No to mi bardzo, bardzo przychodzi do głowy powiedzieć, a, to masz taki konflikt wewnętrzny, to masz takie części. I no, widzę też, jak to porządkuje ludziom w ogóle mówienie, myślenie o tym, co się w nich dzieje. Nie? Mm -hmm. Prowadza taki, jakąś taką strukturę, z którą, z którą można coś potem zrobić. Mm -hmm. Okej, okay. to zaczęłaś w ogóle mówić o tym, po co te części. Do czego one się y, mogą przydać? Jakby do czego myśl, y, używanie tego takiego patrzenia na siebie i że mamy części, y, y, jak może być pomocne. Wiesz co, pomyślałam sobie, że to jest trochę o tym, jak to przeważnie gdzieś tam wychodzi w, w rozmowie, jak to się dzieje. Jest też tak, że potem jak Kasia Urbaniak bardzo dużo robiła rzeczy o takiej części, którą ona nazywa good girl, czyli taką grzeczną dziewczynką. Mhm. No i jest oczywiście jakaś niegrzeczna. To co najmniej to są takie dwie części, które... Ponieważ, yy, nie wiem, na wiosce, czy tam gdzieś z tobą, czy na kampach, czy na różnych warsztatach, ileś tam razy opowiadamy, opowiadałyśmy o takim koncepcie, i nie tylko my. Ileś tam osób czytało książkę, Kasi Urbaniak. No to widzę, że ludzie potem się jakoś do tego odnoszą, mówią: Dobra, to na przykład ja bym chciała, żeby ta moja grzeczna dziewczynka to jakoś, żeby się nią jakoś zaopiekować, albo w ogóle zobaczyć, gdzie ona działa, jak, jak w ogóle, coś się z nią dzieje, jako się upoznać. Albo właśnie tą niegrzeczną bym chciała jakoś podkarmić, żeby miała mm. jakoś więcej opcji nie mm. funkcjonowania. Więc myślę sobie też o takich miejscach, gdzie się pojawiają, wiesz. Nie wiem, jak rozmawiamy o strefach, to też tak naprawdę rozmawiamy o częściach trochę. Też to jest takim, wiesz, jak mówimy, że każda strefa ma swoją historię, każda inaczej patrzy na rzeczywistość, mm -hmm. każda ma swoje narzędzia, z których możemy korzystać, to też już je trochę ubieramy w taką. Wiesz, że to, że to zaczyna trochę być jakaś taka osoba, mm -hmm. trochę nie? Mm -hmm. Jakiś sposób na opisywanie swoich doświadczeń, nie? To tak. jest taka kolejna metafora, tak. która może wspierać w nawigowaniu po tym wewnętrznym świecie i w ogóle, co tam we mnie. Tak, i im bardziej, im więcej mamy takiego języka, którym możemy o tym wewnętrznym świecie opowiadać, i też myślę o takim momencie, kiedy trochę ten język pomaga nam tak trochę nie wiem, bawić się w kontakcie z tą wewnętrzną rzeczywistością, nie? Czyli właśnie ja mogę nie tylko jakoś oglądać te rzeczy, które są trudne, nie tylko jakoś szukać narzędzia do rozwiązywania różnych problemów i wyzwań, no albo uczyć się jak siebie obsługiwać, poprzez to, że właśnie rozmawiamy o częściach. No tylko wczoraj na przykład jak wracałyśmy do domu, to rozmawiałyśmy o takiej części, co lubi robić eksperymenty i się wykupiać i mhm. się bawić, nie? Tak. I właśnie, no nie wiem, trochę się wciela w różne role, udaje różne rzeczy i próbuje jak to będzie. Mhm. Nie? Trochę tak ma, że żartuje i że robisz różne rzeczy tak nie na poważnie. Mhm, tak. Nie? A sprawdzę jak to będzie. A sprawdzę. A sprawdzę jak to będzie w kontakcie z drugim człowiekiem, nie? Jak wejdziemy mhm. właśnie nie w taki tryb poważnie na serio dosłownie, tylko jakoś tak z przemrużeniem oka. Jak sobie myślę, że tu gadamy o dojrzałości, niedojrzałości, tu o niedoskonałości, to ja sobie myślę, że takiej energii w ogóle gdzieś tam to dużo jest, nie? W tym, co robimy. Mhm. Więc jakoś tak sobie myślę, że ta część. U mnie przynajmniej ta eksperymentująco bawiąca się jest całkiem, całkiem dobrze sobie żyje. Mm, no ja bardzo lubię jak moja eksperymentująco zabawowa jakoś tak ma powera i tam yy, zajmuje więcej miejsca niż no, niż mniej. A widzisz takie momenty jak na przykład, ja, u mnie to tak jest, że tą część bardzo karmią kontakty z innymi ludźmi. Mm. Zwłaszcza takie kontakty z innymi ludźmi, w których właśnie da się złapać jakieś takie porozumienie. Mhm. Dotyczące tego, że w ogóle wchodzimy w taką perspektywę eksperymentu, zabawy. No. Pomaga mi to, kiedy są to ludzie, którzy jakoś, nie wiem, jakoś czuję się bezpiecznie, że nie będą oceniać tego jakoś, albo nie będą robić jakichś takich, wiesz. Min, albo... min zdziwionych, co ty tu wyprawiasz, Aha. nie? Że czuję się bezpiecznie jakoś w kontakcie z nimi, żeby właśnie się powygłupiać. Tak. Mhm. Więc to jest taka sytuacja, kiedy ja, jak trochę mówię, że tak. No, tak właśnie, tak trochę wiesz, tą część y, jakoś. Y, wchodzę w nią z nią w interakcję, daję jej jakoś przestrzeń do działania, do rozwoju, robię jej miejsce, żeby mogła robić to, co, to, co jest jej, wiesz, kompetencjami jakoś, nie? Co mm -hmm. jest jej jakimś y, takim sposobem działania, który jest jej bliski, który jej dobrze wychodzi, mm -hmm. nie? to ja w tym momencie już nie mówię tylko o jakiejś reakcji na konkretny problem, mm -hmm. tylko trochę o czymś takim, co owszem, ja mam bardzo dużą wiarę w to, że to się może w wielu sytuacjach potem przydać, ale generalnie trochę jak to robię, no to trochę to jest taka sztuka dla sztuki, albo dla fanu i przyjemności, Aha. dla frajdy. Mm -hmm. Nie? Mm -hmm. Tak sobie właśnie pomyślałam, że to o takim... Te rzeczy, o których powiedziałaś, nie? Że to właśnie taka przyjemność, zabawa... W zasadzie co z tego wyjdzie, to wyjdzie. To zobaczymy, co to z z tego zobaczymy. Wyjdzie. Mhm. Nie ma tam też jakoś za bardzo porażek właśnie, dlatego, że co, co wyjdzie, to wyjdzie i zobaczymy, mhm. co będzie, nie? No, taki freestyle. Mhm. I jakaś improwizacja trochę, nie? Mam już taką część, co się zachwyca bułką. To jest taka chyba jakaś część, która właśnie piękno dostrzega, jak ona się tutaj rozwala, w swoim, na swoim pałacu i na boczku, i brzuszek wyciąga do góry, i nóżkę tutaj, y, nóżka jest wisa z jednej strony, to ja po prostu za każdym razem się zachwycam. Ja tylko dopowiem dla tych, co może pierwszy raz i nie wiedzą, bułka to koteczek, to jest koteczek gusi. Tak, no, jest słodka. Jest właśnie słodka. na nią obie patrzymy. Tak, i właśnie łapki słodko zagina i tak. To ja mam, ja, ja teraz jak o tym mówisz, to rozpoznaję w sobie taki kawałek, który w ogóle, który bardzo ciągnie do natury i który się naturą zachwyca i, i jakoś tak, tak, tak czu, czuję się częścią, wiesz, tej, mm -hmm, tej, mm -hmm. t, tego kawałka świata, jakim jest właśnie natura, nie? Mm -hmm. O, i jak sobie patrzę na bułkę, to mi się właśnie tak tutaj... Mm. takie cielesne jest to, nie? że tak czuję jak mi się ciepło tu w klatce piersiowej robi mm. no przyjemne to bardzo też jak kiedyś pamiętam miałam do czynienia z neurolingwistycznym programowaniem to tam jest w ogóle takie, takie narzędzie, to trochę jest też taka rzecz, która bywa, że jest y, taką rozrywkową aktywnością, czyli taką właśnie zabawą i tam się nazywa part z party mm -hmm. czyli trochę takie party dla części. Z częściami. Mhm. Czyli masz taką grupę ludzi, którzy robią dla ciebie coś takiego, Aha. że trochę ty mówisz, jakie masz części. Każda mhm. z tych osób przyjmuje rolę jednej z tych części. No i jest warty i gadają ze sobą, robią różne rzeczy. O, to a ty może być możesz ciekawe. Po... Tak, a ty sobie możesz popatrzeć, jak to właśnie wygląda. Mhm. Bardzo w ogóle mi się ten koncept podoba, nie? że te części tak sobie mogą właśnie. Mówiłyśmy wczoraj o tym, że mogą usiąść przy stole wspólnym. Tak. Nie? A party też jest taką sytuacją, nie? że tam tak, sobie mogą pogadać. Pogada, tu... tak. Nie, tak. właśnie zabawy. Budowania relacji, mm -hmm. poznawania się. Mm. Nie? No. A jakby było takie parts party, to, to, je, to jakie te swoje części byś, yy, wiesz, zaprosiła? Jakie byś zaprosiła? No. no wiesz co, myślę, że tą eksperymentującą, bawiącą się, to myślę, że tak. Mm -hmm. Może taką, która dostrzega piękno właśnie może też mm -hmm. może bym zaprosiła taką e, taką rozkojarzoną i e, wiesz zakręconą która, nie oglądałem kubety no mm. może bym zaprosiła taką co myślę sobie mam taką część która ciągnie do ludzi mm -hmm. do kontaktów z ludźmi i mam taką która bardzo potrzebuje być sama i która w którymś momencie ma już tych ludzi za dużo i bardzo sobie ceni kontakt ze sobą i taki, taką w ogóle sytuację, że nie wiem, jest puste mieszkanie, mm. albo że z rowerkiem samemu można pojechać, nie? albo ta część, która lubi być sama. Widzę, że jest tak, że czasami nawet jak jakoś wychodzę do kontaktu z innymi ludźmi, albo ktoś jakoś ze mną inicjuje kontakt. To nawet jak to jest tak, że ja to generalnie lubię i to jest fajne i sprawia mi przyjemność, no to i tak ta część mówi: O! Oh, oh. No i ona ma tę minę jeszcze, tak? No. no. Bo właśnie ona naprawdę bardzo lubi być sama. Mm, no, też mam taką część. A jakie te części jeszcze by zaprosiła? Mm. Ja takie, no właśnie taką zachwycającą się, wiesz, i no. ludźmi, i światem, i taką w ogóle, o, jakie piękne to wszystko, i taką właśnie taką. Taką, która aż ma taką, taki, taką zapartą pierś, tym, tym pie Aha. taką, której aż trudno pomieścić często, często jakieś takie piękno, którego, którego doświadcza. I taką też, która jest na przykład... o, Zaprosiłabym taką wkurzoną różn tak, tym, że nie wiem, że czasem jest nie fair, nie? Mhm. Taką w ogóle... Co chciałabym, żeby było fair. Żeby było fair, żeby w ogóle... No, jakiś po prostu, ja nie wiem, taka, ja nie wiem, czy, czy komunistka, ale tak, żeby tak ludzie mieli porówno i porówno uh -huh. trudności, porówno łatwości, i jakiegoś takiego, żeby tą ten, no, żeby było porówno i żeby było fairy, żeby było sprawiedliwie. I taka, która jest wkurzona, bo widzi, że po prostu, no nie jest tak, nie? No tak, to ja też mam taką część, która by chciała takiego świata, który jakoś bardziej karmi ludzi, w którym jest więcej akceptacji. Dlatego, że jesteśmy różni, które, takiego świata, w którym jest więcej równej godności, w których ludzie mają możliwość uczyć się tego, co ich będzie wspierać, tak, to myślę, że taką też. Ja sobie też pomyślałam o takiej części, która jest jakoś ekspertką od przyjemności o, mm -hmm. i od doświadczania przyjemności, i takiego brania sobie tego, co jakoś robi jej dobrze. Mm. To taką część bym też zaprosiła. Mam też taką część, to też żeśmy wczoraj gadały. Mam taką część, taką wewnętrzną kucharkę, która nie umie gotować w małych ilościach i która bardzo ludzi jakoś lubi obdzielać, wiesz, mm. i a, jakoś opiekować się nimi, więc myślę sobie, że może taką bym jeszcze zaprosiła. Mm -hmm. Przychodzi mi też do głowy to, co jakoś bardzo wzbudziło moją ciekawość, jak rozmawiałyśmy. W ogóle jakoś mi się kręci dużo w głowie wokół tego. O takich częściach, które są takie trochę takimi dziuśkami, mm. albo takimi, wiesz, w sensie, takich, mm. w sensie takich części, które tak jakoś bardzo potrzebują opieki, tego, żeby nie brać na siebie dużo odpowiedzialności, mm -hmm. żeby móc. Żeby być że... takimi zaopiekowanymi. Tak, nie? żeby uwaga była na nich, mm -hmm. żeby mogły sobie. Jakoś czerpać i nakarmić się tą uwagą. Żeby były jakoś zobaczone ze swoimi potrzebami, pragnieniami mm -hmm. e, i przytulone, ta, i przyjęte. To właśnie to utulenie jakoś tak miałam. Na... I, I to w ogóle te moje, ta, ten mój kawałek taki. To on się uwielbia, nie zajmować na przykład czasem i tym, że coś jest do zrobienia. Tylko on by tak sobie po prostu był. Płynął. Płynął, właśnie tak, taki utulony, taki w ogóle. No, tak sobie wyobrażam ten kawałek rządu w takiej pozycji embrionalnej, sobie gdzieś leżał w jakimś takim wiesz. No. takie utulony. Właśnie. Taki utulony jakimś kocyczkiem i jeszcze taką temperaturę idealną pod tym kocyczkiem, mhm. żeby nie było za ciepło ani za zimno. A co ci robi takie szukanie, nazywanie tych różnych części, które miały się to zaprosić? O jakąś taką czułość dla siebie i dla siebie w takich różnych, wiesz, że, mo że mogę mieć i tak, i tak. Nie. Że to się nie wyklucza. Że to się nie, wyklucza. Mm, tak. nie muszę się decydować. Aha, nie muszę jakoś, mieć jakoś, nie? Ten, ten taki, wiesz, ten, ten, ten kawałek o takiej konsekwencji, nie? I mm -hmm. takim po prostu, że ja robię ileś razy zrobiłam jakoś, no to teraz też muszę zrobić jakoś, bo konsekwencja, nie? To, mm -hmm. to to mi jakoś zdejmuje taki, że pomaga mi po prostu pożegnać się z tym konceptem. Tak, w ogóle, bye bye, nie? Ja sobie myślę, że czasem widzę, no bo y, trochę też jest tak, że jak myślę, że gadamy o tych częściach, że jakoś nasza tożsamość, czyli to, jak o sobie myślimy, jak siebie widzimy, składa się z historii, które mamy na swój temat. I jak rozmawiamy o tych częściach, to przychodzi mi też taka myśl do głowy, że ta moja tożsamość właśnie może się składać z wielu różnych historii. Mm -hmm. I że one mogą być bardzo różne, i właśnie też tak może być, że się jedne z drugimi nie wykluczają, że trochę i to jest prawdziwe i to, nie? Mm -hmm. że nie muszę się dookreślać, kim jestem, jaka jestem. Albo mogę się tylko dookreślać tyle, ile jakoś potrzebuję, nie? Mm -hmm. Nie muszę się decydować na jedną historię o sobie, tylko mogę mieć ich? Mhm. Mm dużo. I jak sobie myślę o tym, co mi to daje, to też taką jakąś elastyczność. Nie, mm -hmm. że, że nie jestem takim posągiem, monolitem jakimś takim, tylko że mam właśnie. Że wybór? jakieś są, mam wybór, ale między tymi różnymi częściami, to tak trochę jak z częściami ciała, że są stawy i połączenia, i dzięki temu jest jakaś ruchomość taka, gibkość, nie. Mhm. Myślę też sobie, że jakoś ja widzę, jak dużo w moim życiu otwiera w ogóle ten kawałek relacji ze sobą, kontaktu ze sobą, no i trochę jak zaczynam mówić o relacji ze sobą, kontakcie ze sobą, nie. To trochę właśnie mówię o tym, że ktoś się z kimś, się z kimś kontaktuje, jak ja mm -hmm. się kontaktuję ze sobą, to jest pytanie. No. I widzę cały szereg takich określeń, które ludzi zaskakują, kiedy je słyszą, i które właśnie są związane z częściami. I to są określenia typu, nie wiem, empatii, dawanie sobie empatii, albo wybaczanie sobie, mm -hmm. albo wdzięczność do siebie, mm -hmm. albo wspieranie siebie. Czyli taka uwaga odwrócona w moją stronę. Słowę tak, że to mhm. są takie rzeczy, które jak ludzie słyszą te słowa w taki sposób wypowiedziane, to mają takie zaskoczenie. Mówią, kurczę, myślałam, że to takie no, że wspierać empatię dawać i wdzięczny być, to można mhm, tylko to na inne. zewnątrz komuś. Mhm. Nie? A jakoś NVC też mi się bardzo kojarzy z tym, że te rzeczy, które, których używam w relacjach właśnie na zewnątrz z innymi ludźmi, to właśnie też mogę użyć w relacji ze sobą, do kontaktu ze sobą, nie? I że właściwie to mi otwiera takie pytanie i taką ciekawość. Wiesz, czy są jeszcze jakieś rzeczy, które się dzieją w relacjach między ludźmi, o których nie pomyślałam, że można w relacji ze sobą je jakoś mm -hmm. też wiesz, jakoś ich skorzyst skorzystać. Mhm. Mm Myślę o jakimś dialogu, ale to jest na pewno narzędzie, którego nie, że tak No wiesz, że jak, wewnętrzny... że jak potem, potem oglądamy różne rzeczy. Nie wiem, czy spotkałaś się z taką koncepcją języków miłości w odniesieniu. Znaczy tak. wiem, że języki miłości wiem, że się spotkałaś, mm -hmm. ale że ja spotkałam się z tym, jak języki miłości są odnoszone do siebie na przykład. Mm -hmm, tak. Nie? Albo w taki ścisły sposób, na przykład jakiejś konkretnej swojej części, na przykład swojego ciała albo swojej seksualności. Mhm. Mm Pomyślałam sobie właśnie, że, że ten dotyk możemy sobie sami, że jakoś możemy sobie dać taki dotyk, który mnie jakoś utuli, nie? Że to Aha. Że, że ja mogę sobie to dać, tak jak empatię, wdzięczność, tak. uwagę, i że to też nie jest takie oczywiste. Nie? Mogę dać sobie działanie, mhm. mogę dać sobie czas, mhm. mogę sobie zrobić prezent. Tak, nie? Mogę sobie dawać prezenty. Mm -hmm. Co jeszcze jest? Mogę do siebie mówić, czułe słowa. Mm -hmm. Nie? Czyli że każdy z tych języków miłości mogę odnieść sama no, do siebie. Mogę sobie odpuścić. Mogę sobie odpuścić, tak. No. Mogę sobie wymyślić jeszcze inne języki miłości. Tak. No właśnie, więc ciekawa jestem. Czy są takie A koncepty mogę też, w... na przykład zapro... zaprosić jakąś nową perspektywę, nie do, do, do jakiejś części. A co masz na myśli? No, na przykład, tak jak mamy przekonania, to że, mo, że, że moje różne części mogą mieć różne przekonania, i na przykład jakiś mój jeden kawałek, mieć taką łatwość, żeby jakieś przekonanie to było to, to, to przekonanie tej części. I jest jeszcze taka część, która totalnie uważa, że na przykład nie. Że inaczej. Że inaczej. No mhm. i myślę sobie, że jak widzę, tak jak ja sobie to wyobrażam, widzę, że jak jestem w takim. E że ten kontakt między tymi częściami jest taki bezpieczny i komfortowy, to im on jest taki bezpieczniejszy i trochę dla mnie to się wiąże też z taką wzajemną akceptacją tych części mhm. do siebie. Tak? Im bardziej one mają luz na to, że są różne, tym więcej jest tam takiego takiej ciekawości i tym więcej jest takiej chęci tego, żeby jakoś sprawdzić te różne Przekonania i wiesz, trochę tak jak jesteś z ludźmi, którzy cię do niczego nie zmuszają, nie naciskają, mhm. ale możesz się poprzyglądać temu, co widzisz dookoła, no to są takie części, które wtedy w takiej bezpiecznej atmosferze bywają zaciekawione tą perspektywą tych mhm. innych i trochę bym powiedziała, że się zdarza tak, że jakoś w taki sposób organiczny nasiąkają tą perspektywą, że ona jakoś im się wydaje być pasująca do tego, czym się zajmują. Wydaje się być jakaś ciekawsza. Jak robiłam y, trochę takich prac z konfliktem wewnętrznym, których układaliśmy jakoś, wiesz, tu jest jedna duża kartka, jest jedna część, tu jest druga duża kartka, druga część. I zaczynamy jakoś sobie, wiesz, szukać, co tam każda z tych części, jakie są jej potrzeby, właśnie przekonania, jakie zdania ona wypowiada, co mówi o sobie, co mówi o tej drugiej, co mówi o życiu. Mm -hmm. To... Trochę tak się dzieje, że im dłużej te części ze sobą się komunikują, im, dłu im dłużej to w takiej spokojnej atmosferze oglądamy, to trochę tak się dzieje, jakby niektóre rzeczy zaczynały tak przeciekać z jednej do drugiej. Mm -hmm. Czyli zaczynają się pojawiać rzeczy, które na przykład są jakoś coraz bardziej podobne mm -hmm. albo coraz bardziej są kompatybilne ze sobą. Albo jedna mówi, no ja to się troszczę, żeby było dobrze i bezpiecznie, a druga mówi, no ja właściwie to też bym chciała, żeby było dobrze i bezpiecznie. Trochę tak, że, jak... że zaczyna być widać, że one w zasadzie o to samo starają się zadbać. Tylko mm. mają jakieś różne pomysły na to? Tak, albo że te, te perspektywy tej drugiej to nie są aż takie inne, tylko czasem innymi słowami wyrażone, mm -hmm. albo jakoś właśnie w szczegółach się różnią, a jak się zejdzie na jakiś głębszy poziom, to zaczynają być podobne. Jakoś ciekawa jestem, bo ja mam wrażenie, że ja jak widzę kontakt między ludźmi, na przykład takiej, nie, jakiegoś, nie wiem, mediacji, albo konsultacji, mm -hmm. na której są dwie osoby, którym jakoś jest trudniej się dogadać, to też taki proces zachodzi. Tak, tak, tak. Jak one zauważają, że, roz... no, że o, o, o coś podobnego starają się zadbać, tylko mają różne pomysły na to, co może pomóc, nie? W tym. Też sobie myślę, że tak jak mówiłaś o tych częściach i o tym, że właśnie ta ciekawość to, że to też buduje bezpieczeństwo tych części ze sobą. I że, i że jak tak każda, ka każda z części może opowiedzieć co u niej i świadczyć tego, że wiesz, właśnie jest widziana, słyszana. To, że też zaczyna się czuć be jako, wiesz, że tam jest więcej bezpieczeństwa w środku. Tak, i generalnie jak sobie myślę też o swojej pracy, to mam wrażenie, że to rozmawianie o częściach i takie trochę oglądanie tych ich strategii daje mi coraz więcej otwartości na takie coś, żeby jeżeli z jakiejś części wychodzi jakiś impuls i jakieś pragnienie, które ma tej części pomóc, to żeby nie być tą taką panią, która powie: Nie wiem, nie powinnaś tego chcieć, albo to ci i tak nic nie da. Tylko, żeby sprawdzać e, z tą częścią jakoś, nie? Jakoś. Co to za historia? Mm -hmm. i, i a masz takie, nie wiem, pytania, czy właśnie w jaki sposób to sprawdzasz? Wiesz, co? Jakoś w ogóle coraz bardziej chyba z tym zrobieniem jakichś takich eksperymentów. Jak sobie myślę, jak dzisiaj żeśmy rozmawiały o tej kawałku takim, żeby pulpeta na spacerze, tak powiedzieć, jaki to fajny piesek z niego, mm -hmm, nie? Mm -hmm. No to myślę sobie, że. No, jakoś właśnie, jeśli jest taka część, która chce usłyszeć, że jest taki fantastyczny piesek i taki fajny, a potem gadałyśmy o tym, że, no że myślę, że dużo ludzi ma taką część, która właśnie potrzebuje być podkarmiona jakimiś takimi słowami zachwytu, mm. podziwu, wiesz, zauważenia, e, że, że wiesz, że potrzebujemy takiego kochającego oka, mm -hmm. które na nas tak spojrzy. I tak nas zobaczy z takim ciepłem, mm -hmm. i takim, taką żarliwością, i jakoś ubierze to w słowach, co widzi, nie? No i właśnie myślę sobie, że no na przykład, jak rodzice przychodzą i mówią, że chcą się dowiedzieć, nie wiem, czy robią dobrze, no to może to tak jest, że to ta część odzywa? I może można jakoś zobaczyć, ok, skoro ta część odzywa, to co by ją tutaj nakarmiło? Aha, nie wiem, jak ci to brzmi. Że, że jak przycho przychodzi, przycho to ja to słyszę tak, że jak ktoś przychodzi, zapytać, czy robi dobrze, to nie tylko przychodzi od, po to, żeby, żebyś mu powiedziała tak dobrze albo nieźle, tylko żeby jakoś poświętować to, gdzie, gdzie ta relacja jest jakaś taka, właśnie. No właśnie, albo żeby ktoś zobaczył. Aha, dla mnie to jest o takim, wiesz co, jakoś dzieleniu wspólnej rzeczywistości. Aha, ja, że ja, jak, że jak Idę przez ten lat, jak to było z tym pulpetem, mhm, dobra. z którym byłyśmy na spacerze. I po prostu on tutaj te łóżka mu, wiesz, falowały i on tak biegł w tych podskokach, i pamiętam jeszcze, jak no w sumie ze dwa lata temu ja ciągle byłam wystrachana, czy on wróci, czy nie, a teraz już tyle miałam doświadczeń, że, że przybiegał do mnie i sobie odbiega i przybiega, i naprawdę po prostu czułam tą radość. To bardzo chciałam z kimś to czuć. Nie? Mhm. I że to jest właśnie o tym, no nie o takim, nie wiem, reality check, ale też właśnie nawet nie check, tylko właśnie, że, że takiego przeżywania wspólnego. Takiego bycia w jednej rzeczywistości. Czyli to chodzi i... o to, że Ty się tak zachwycasz, chciałabyś, żeby ktoś się pozachwycał z Tobą? No, żeby usłyszał, uh -huh. że się zachwycam, żeby też popatrzył, bo może, nie, jakoś tak, żeby być razem w tej chwili, w tym doświadczeniu, uh -huh. o takim. Togetherness to dla mnie też Aha. jest. Takim byciu mm -hmm. razem w czymś. Mm. No właśnie, nie? że jakoś im bardziej rozumiem pragnienie tej części, mm -hmm. tym bardziej jestem je w stanie spełnić i jakoś ja sama dla siebie, ale też ja dla drugiej osoby, kiedy zrozumiem o co jakoś w tej części mm -hmm. chodzi. No. Myślę też sobie, że czasami jak jest taka część, która ma jakieś pragnienie. To, że może można zrobić eksperyment, czyli trochę sprawdzić to pragnienie. Powiedzieć, ok, to zobaczmy, co będzie, jak ja to mhm. zrobię. I zobaczmy, czy to rzeczywiście się zadzieje to, co myślisz, że, że myślisz, że warto, żeby się zadziało. Mhm. Czyli, czy jak ci powiem, że robisz dobrze, cudownie, wystarczająco jest to robisz, nie musisz się starać więcej. Że widzę cię, jak bardzo się starasz. To czy jakoś, no to, że chcesz te słowa usłyszeć, to to, że je usłyszysz, spowoduje właśnie jakieś takie doświadczenie, które coś dla ciebie zmieni. Czy usłyszysz te słowa i na przykład będziesz wkurzona, albo okaże się, że to nie to. A to różnie może być. Różnie co? może być, tak, no. różnie może być. No. Trochę też jak sobie myślę o tym, pamiętam, jak napisałaś, napisałaś, wymyśliłaś takie. Taki kawałek, który ja też bardzo widzę, że nie ma e, właściwie regulacji bez koregulacji, mm -hmm. no to myślę sobie, że jeżeli jakoś widzę taką sytuację, w której jedna część moja drugiej części mówi: e, Nie wiem, jestem tutaj przy tobie, widzę cię, e, widzę jak bardzo się starasz, jaka jesteś cudowna, mm -hmm. e, jak ci, no nie wiem, wychodzi ci tak, jak może wychodzić, nie? Mm -hmm. No to myślę sobie, że. Ponieważ to są jakoś uwewnętrznione głosy najczęściej, i w ogóle my tak mamy, że, wiesz, że budujemy to, te swoje dialogi wewnętrzne na podstawie tego, co gdzieś zbieramy ze świata. No to właśnie może to tak jest, że pomaga tym częściom naszym mówić nawzajem do siebie jakimś językiem. Mhm. No, takie doświadczenie, że ktoś do nas takim językiem powie. Mm -hmm. To tak sobie myślę, że. T, y, 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 no bo skąd się te części biorą nasze? Nie? Jakby skąd taka, taki pomysł, że te części mamy? Poczekaj, skąd się biorą, czy skąd jest pomysł? No to dobra, dwa pytania. <laughs> Wiesz, co? Jakbym miała powiedzieć, skąd się biorą, biorą się stąd, że po prostu ludzki umysł jest bardzo skomplikowany mm -hmm. i że trochę to się nie mieści, jakby do jednego pudełka, wszystko razem. I że mamy w sobie. Na, jakby że ten układ jest na tyle złożony, że trochę. Yy, w złożonym układzie się tworzą jakieś, wiesz, kategorie zazwyczaj. I trudno nam jest, nie wiem, uwagą swoją i tak dalej. Ogarnąć wszystko naraz, mm -hmm. co się u nas dzieje. Że jak jesteśmy w różnych sytuacjach, w różnych kontekstach, to różne części naszego umysłu są jakieś bardziej aktywne i widoczne. Albo właśnie pojawiają się takie doświadczenia, w których można mieć kilka różnych emocji mm -hmm. w tej samej sytuacji, do tej samej rzeczy. Mm -hmm. Można mieć bardzo dużo różnych myśli, z których nie wszystkie z nich jakoś są spójne ze sobą. Nie? Że w ogóle tam się dużo dzieje. No, bo to jest duże bogactwo. Mhm. Mm i skąd ten pomysł? Czyli to jest tak, że ta złożoność nas wewnątrz, to te części, ta metafora części może nam pomóc w ogarnianiu tego i jakoś w ogarnianiu, w ponazywaniu tego, czego doświadczamy. Mm -hmm. nie. Że... I trochę, że jak, jak mówiłaś o tym, że w jednej sytuacji możemy doświadczać różnych emocji, to że to nie jest tak, że teraz orety. Teraz to muszę zdecydować, co ja czuję. Takie jedno, nie? Tylko, że mogę czuć i to, i to, i to, i jakieś. No chciałabym, żeby jak mówi się ludziom, że mogą się uczyć nazywać swoje emocje, i że się pyta ich jakoś, co czują, to żeby za tym pytaniem nie stało takie założenie, że trzeba tylko jedno słowo wymienić. Mhm. Tylko, żeby można było powiedzieć o różnych rzeczach. No. Albo wierzę, że właśnie, że. Trochę mi się to kojarzy z tym, że nie chcę, ale muszę, tak? Mm -hmm. to, to też jest. No. Kurka, to też, są, to dwie też części. są dwie części, nie? No. Albo chciałabym, chciałabym i boję się, tak? Tak. To też są dwie części. O re, fajne jest to szukanie w tych różnych wyrażeniach naszych. No, ja myślę, że w piosenkach można szukać. Czasem jest nawet tak, że ludzie jakoś specjalnie wiesz, to tak ubierają, że. Że trochę widać, że o częściach mm -hmm. mówią, nie? I, I mają na myśli. Jeśli ktoś nas posłucha i przyjdzie mu do głowy, właśnie jakiś fajny, e, nie wiem, kawałek czyjejś twórczości, mm -hmm. który gdzieś z częściami jest związany, to, to bardzo Was tutaj zapraszamy. Podzielcie się z nami. Mi przychodzi do głowy jeszcze taki wiersz Rumiego o emocjach, że różni goście przychodzą do, 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 do że tu jest taki dom gościnny różni goście i zapraszam i smutek i tam mm -hmm, coś tak. tam nie różne te emocje, różne emocje. Mm -hmm. no to też jest trochę o takim o akceptacji i o tym że ta akceptacja nasza jakoś tak na takim głębokim poziomie właśnie polega na tym że akceptujemy jakoś siebie z całym bogactwem tych różnych części nie wybieramy takich, które nam się bardziej podobają i mówimy to to, to jest ten kawałek, który akceptuję, a mm -hmm. reszta to nie ja na przykład. Cicho. I reszta cicho. Cicho reszta. <grym> Tylko akceptujemy naprawdę wszystko. Wszystko w całości. Mm -hmm. mm. A pogadajmy teraz o tym, jak te części, bo tak jak nie my się rozwijamy, zmieniamy, Mamy więcej lat i w ogóle nie no, no. różne doświadczenia, to jak to jest z tymi naszymi kawałkami, z naszymi częściami? No, trochę można by powiedzieć, że rozwój zachodzi przez to, że te części się rozwijają albo uczą. Czasem też zmieniają się relacje między nimi. No, na przykład mam nadzieję, że jest taki, taka część rozwoju, która polega na tym, że te części, którym jakoś trudno było się ze sobą dogadać. U udaje im się porozumieć i udaje im się jakoś siebie usłyszeć. Że dla mnie to jest na przykład bardzo jakaś pomocna część. Wiesz, takiego, że, że jakoś przychodzi mi do głowy, że to, co się we mnie dzieje, jakoś coraz bardziej w takiej jawności się dzieje. Mm -hmm. mm -hmm. Takiej jawności, czyli że po prostu zauważasz, że to jest jakiś kawałek ciebie i on może być, i te inne mówią, okej. Okay. Tak, że ja go mogę zauważyć, że mogę się nim zaciekawić, mogę go próbować zrozumieć, mogę go jakoś eksplorować, zadawać sobie kolejne pytania z nim związane, jakoś go oglądać od wszystkich stron mm. możliwych, nie? Uczyć się czego potrzebuje, co mu dobrze robi, z czym sobie radzi, mm. na czym się zna, nie? Tak samo jak poznawałabym drugiego człowieka i jakoś im więcej jest tej takiej jawności i transparentności i tego takiego wyjmowania tego na wierzch tym bardziej jakoś można szukać takich sposobów, które pomagają mi siebie uwzględniać w różnych sytuacjach jak najwięcej się da mhm. i pomagają mi się jakoś wyrażać na zewnątrz taki sposób, który jest spójny z tym co jest ważne dla, dla tych części różnych a nie tylko dla tej najgłośniejszej, najsilniejszej. jeszcze mi przychodzi tu do głowy, jak o tym mówię, takie określenie self-consent. Czyli tak, jak się mówi o konsensualności, o zgodzie, mm -hmm. dobrowolności w kontaktach z ludźmi, no to, to właśnie self-consent to też jest jakoś takie odniesienie konceptu, który jest używany w relacjach z ludźmi do samego mm -hmm. siebie, tak? Czyli no. trzeba, żeby, żeby jakoś troszczyć się o dobrowolność w kontakcie ze sobą. Mm -hmm. Żeby siebie nie naruszać, mm -hmm. żeby jakoś taka decyzja ostateczna tego, w jaki sposób działamy w świecie, nie zachodziła właśnie na takiej zasadzie, że jedna z części wykorzysta jakąś swoją przewagę nad innymi. Albo że właśnie, któraś z tych części, tak jak mówisz, powiem ci, ci, tu się nie. Ty się tu nie wychylaj. Nie? Mm -hmm. Ty teraz się cicho, bo my tu wiemy, co zrobić. I jak mówię, ty się tu nie wychylaj, ty się cicho. No to widzę, jak jakościowo różne to może być odpowiedzenia, jakoś nie wiem, możesz nam zaufać, my się to było zapiekujemy. Jak chcesz, to, jak chcesz, to możesz nam oddać odpowiedzialność. Jak to by było dla ciebie, jakbyś mogła tutaj się nie przejmować jakoś, mhm. nie? Tymi decyzjami wszystkimi albo jakoś być właśnie bardziej w takiej przestrzeni. No podążania za tym, co tutaj my dla ciebie. Mhm. Fajnie tak sobie gadać i szukać jak, co mogłoby mi pomóc uwzględnić, jak wiesz, te wszystkie moje kawałki, nie? Mhm. Uwzględnić, zobaczyć, powiedzieć, możesz tak mieć. Tak, a przynajmniej uwzględnić te, które w danym momencie jakoś są aktywne, tak. bo ja rozumiem, że z nimi też jest tak, że nie w każdej sprawa je interesuje. Mhm. Czyli nie w każdej nie w każdej sprawie każda część ma coś do powiedzenia. To nie jest tak, że one się wszystkie naraz odzywają równocześnie, tylko właśnie w różnych sytuacjach aktywują się różne. Nie? I jakoś myślę sobie, że te, które są aktywne, właśnie no jest taka możliwość, żeby jakoś spojrzeć na nie z czułością i powiedzieć, że właśnie jest dla nich miejsce. Mhm. A powiedz jeszcze, jak jest z takimi nowymi kawałkami? Czyli jest taką, że nowa część powstaje, których mm -hmm. nie było? Jest mm -hmm. to, no, można nawet to zrobić tak, że wymyślić taką część? Jest taka opcja. Tak, że jeżeli mam przekonanie, że nie mam jakiejś części, któraś coś potrafi, coś umie, jakiś się obszar zajmuje, mojego życia na przykład dba, nie? To jest taka możliwość, żeby ją wymyślić. Mm -hmm. Czyli, żeby sobie ją trochę, nie wiem jak to powiedzieć, zrobić no. No urodzić, tak. urodzić. Trochę myślę, że jak, jak postaci, nie wiem, w, w książkach czy filmach są tworzone, no to ja mogę doprosić kogoś do mojego wewnętrznego świata, nie? Jakąś taką... Tak, myślę, że jest część ludzi, którzy doprosili do swojego wewnętrznego świata postaci z filmów i książek. Mm -hmm. Myślę, że są tacy ludzie, którzy jakoś tak im się spodobało to, jak funkcjonuje ktoś, że stwierdzili, że po prostu chcą tą osobę mieć przy sobie. I widzę, że jakoś będzie im to służyć. Nie? Albo służy im przez jakiś czas, a potem myślę, że może się tak dziać, że trochę ta osoba już jest coraz mniej po prostu tą postacią, coraz bardziej jest po prostu jakoś taka moja, mm -hmm. nie? że wiesz, też trochę rośnie, się rozwija i nie jest dokładnie, literalnie y, tym, czym była na początku. Nie? ale no, jest to możliwe myślę sobie, że czasem jest też tak, że są różne nasze części, które były tak długo uciszane i gdzieś są głęboko zakopane że jakieś odnalezienie ich, złapanie do nich drogi wykopanie ich spod tego wszystkiego jakieś takie, wiesz, pobudzenie z powrotem do aktywności jakiejś takiej otwartej no, że to jest trudne dużo czasu zajmuje i ludzie nie wierzą że to jest możliwe no i wtedy ta strategia trochę że jak nie masz takiej części, to ją wymyśl. No nie wiem, że część, która doświadcza przyjemności. Podąża za przyjemnością, ufa, czuje się bezpiecznie z tym, potrafi rozpoznawać co jest przyjemne, co nieprzyjemne. No jakoś ja mam przekonanie, że się rodzimy z taką opcją, że z wiesz, taką częścią naszego funkcjonowania. Że to jest jakieś nasze podstawowe wyposażenie. Więc jeżeli dorosły człowiek mówi, że nie ma takiej części, to nie dlatego, że to jest ten jeden człowiek, co się bez niej urodził, tylko myślę, że może być tak, że ona jest gdzieś bardzo uciszona lub zakopana. I właśnie jeśli ja nawet zacznę od tego, że powiem: Dobra, to skoro jej gdzieś tam nie mogę znaleźć, to sobie ją wymyślę. Jaka ona by była, mm -hmm. jak mi się wydaje, nie? Czy jak. Myślę o niej, to widzę ją w jakichś konkretnych kategoriach, nie wiem, na przykład wyglądu, głosu, czegoś co mówi. Jak mam pustkę w głowie, jak taka część mogłaby funkcjonować, to mogę sobie popatrzeć właśnie na różne postacie, nie wiem, z książek, filmów i zobaczyć, czy mi coś nie przypadnie do gustu, i czy nie będę miała ochoty mhm. wybrać. Albo mogę popatrzeć po znajomych mhm. i zobaczyć, czy ktoś mnie nie zainspiruje. Albo czy nie będą takie, wiesz, takie kawałki, które mi zainspirują? Bo ja sobie myślę, że to czasem bywa jedno zdanie. Tak, tak, że to nie jest tak jakoś po całości, tylko jakieś no, jedno zdanie na przykład. No, mhm. i wiesz, i potem jak się zajmujemy znowu tą częścią, jak traktujemy no. ją poważnie, jak y, zadajemy sobie pytanie, co ona, co ona co w tych sytuacjach, na mhm. nie? co ona na to, albo co potrafi. To ona od tego rośnie. Aha. A spotkałaś się czasem z, takim, z taką jakąś obawą, że jak sięgam właśnie po taką część, która jest właśnie taka bardziej z książki, serialu, albo kto, w kimś widzę coś takiego, co bym chciała też mieć u siebie, to że, to, 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 że przychodzi taka wątpliwość, że, a czy to ja, czy to moje. Nie? wiesz co, no jakoś przychodzi mi znowu do głowy to, żeby jakoś zobaczyć tą część, która ma taką wątpliwość, jakoś pooglądać ją. No to jakaś część się odzywa. Tak. Mhm. I, I że ona też ma jakąś historię, która stoi za tą wątpliwością. Mhm. Ja generalnie tak mam, to też bardzo części jakoś myślę, że się z tym wiążą i jakaś to, że znam taki koncept, że... Jakoś z jednej strony myślę sobie, że wszystko, co robimy, jest nasze. Mhm. Właśnie w sensie, że nasze jest też eksperymentowanie, próbowanie i wymyślanie, nasza jest też zmiana. No, na, na Nasze robienie, jest też zaciekawienie się akurat tym, a tak, nie czymś innym. Robienie nie? po nowemu. Tak, to, że się czymś zaciekawiam, że mam na coś ochotę, że dokonuję jakiegoś wyboru, że to będzie taka postać, a nie mm -hmm. inna. To to jest moje, nie? nie? To jest moje. Przecież z tych wszystkich postaci, nie? Dlaczego akurat tą? Tak, ale z drugiej strony myślę sobie, dlaczego to jest ważne takie, co jest mo czy to jest moje. Tak? W sensie trochę tak jak sobie myślę, nie wiem, o mindfulness czy coś, to trochę to ego jakieś dla mnie jest, nie? Czyli, że to takie ważne jest, żeby to... Żeby, że, że mamy trochę w zachodniej kulturze takiej gadki, nie? Że tutaj... Być, żeby być sobą... No nie da się nie być sobą. Kim mhm. byś miała być? Mhm. Nie? Możesz... Nie wiem, możesz właśnie... Jakoś pożyczyć od kogoś kawałek jego działania, zainspirować się, możesz próbować kogoś naśladować, no ale nie staniesz się przez to tą drugą osobą. No, no, no więc, nie. więc z drugiej strony, jak sobie myślę o takiej obawie, że jak już właśnie z jakąś częścią więcej będę miała do czynienia, to się jakoś stanę kimś innym. No, no z jednej strony się nie da być kimś innym, a z drugiej strony ciągle jesteśmy kimś innym w takim tak. sensie. Czy jest jakaś taka wymiana między nami, wpływy nie? innych? No wiesz, ludzi. ale wszystkie komórki w naszym ciele się wymieniają w ciągu tak. życia. Uh -huh. Nasze wspomnienia giną i tworzą się nowe. Albo się modyfikują. Tak. Nie? No nie wiem. Wszystkie atomy, które się składają na nasze ciało, w którymś momencie wszystkie zostaną wymienione, więc. Uh -huh. Ron Seagal, takiej książce o uważności, ja go bardzo lubię. Bardzo lubię też go słuchać i fajnie, fajnie gada uważności. Mówi o takim ćwiczeniu też mindfulnessowym, w którym jesz jabłko, gryziesz to jabłko i teraz, czy, czy to jabłko jest osobnym bytem niż ty, czy jest tobą? Mm -hmm. Mm -hmm. I potem gryziesz, czy to jesteś ty, czy to jest dalej osobny byt? Potem wypluwasz na rękę, czy to jest. Czy to jesteś ty, czy to jest jabłko? Czyli to jeszcze jest jabłko, to. nie? Mhm. A jak już to jabłko połkniesz, połkniesz. i trafisz do żołądka, to to, jesteś, to to jest dalej jabłko, czy jeszcze To ty? jest treść żołądka. Tak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż mhm. do momentu, kiedy jakoś, wiesz, e, przez jelita wchłaniasz różne rzeczy mhm. i, i, nie wiem, jakieś węglowodany krążą w twojej krwi, tak? I czy to, da, czy to w którym momencie to zaczynasz być ty? Mm -hmm. albo czy jak myślisz o sobie jako ja mm -hmm. no to czy bierzesz te, te nie wiem dwa miliardy bakterii, które żyją w twoich jelitach i w różnych częściach twojego ciała czy, czy, czy je też wliczasz do tego swojego ja tak, jak tych komórek jest dziesięć razy więcej chyba niż komórek naszego ciała no to o, czy wliczasz to je do swojego cia ja, czy to, że one mają inny materiał genetyczny już powoduje, że to już nie jest twoje ja mm -hmm. a jak nie jest twoje ja no to właściwie e, trochę na jakiejś zasadzie, skoro gdyby ci je wszystkie zabrać, to byś umarła? Mhm. Więc e, nie, więc jakoś to jest znowu skomplikowane. Tak, że owszem, te części to jest jakaś metafora i konstrukt, mhm. ale tak naprawdę ja to też jest jakiś konstrukt. Mhm. Tak, nie? I to też jest jakaś historia o rzeczywistości, taka, do której jesteśmy bardzo. Przekonani i chcę powiedzieć, że taka bez której jest jakoś trudno funkcjonować na co dzień w ogóle nie używając tego konstruktu. nie? Ale jest to konstrukt. Mm. <grym> mm, tak. Tak. Bardzo polecam książkę Rona Siegela o uważności i bardzo ćwiczenie o jedzeniu jabłka. Też, też wam polecam. Myślę sobie, że na grupę pogadankową, która jest dla tych ludzi, którzy nas wspierają, na Patronite, albo biorą udział w naszych webinarach, to myślę, że na grupę pogadankową mogę poszukać. Może wydaje Tego mi się, ćwiczenia? że mogę być tak, mm -hmm. że mam to ćwiczenie, tak, i o, że ekstra. mogę spróbować je tam wrzucić. Więc jeżeli może to będzie jakoś dla was zachętą, żeby zastanowić się, czy nie chcecie nas wesprzeć. Tak. Zapraszamy do tego. A pewnie kolejną zachętą może być, jak powiemy trochę o czym będzie kolejny webinar lutowy. Mamy ochotę powiedzieć? Mamy. A, bo ja przez chwilę zapomniałam. Ja mam jakąś taką część, której już się tak dobrze zrobiło po obiadku, już I tak kleplutka. lekko przysypia. No, o stylach przywiązania i o takim budowaniu bezpiecznego stylu przywiązania. Bezpiecznej sorry. więzi. Niebezpiecznego stylu. Bezpiecznej tak, więzi bezpiecznej ze sobą. Bezpiecznej więzi ze sobą, tak, tak. I o tym w ogóle myślę sobie, jak nasza teraz aktualna wiedza o tym, jak działa więź, może nam właśnie pomagać w budowaniu relacji ze sobą. Nie co, co mm -hmm. wiemy? Jak podkarmiać ten kawałek? Jak podkarmiać Nie. ten kawałek bezpiecznej więzi, więzi, zaufania do siebie. No. Myślę, że też będzie trochę i o takich częściach opiekuńczych i będzie o takich częściach, które właśnie tam potrzebują dopieszczenia i opieki, mm. także będziemy no. do tego wracać. A z tymi, którzy słuchają podcastu, to też spotkamy się jakoś na kole w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku. Mhm. Tak. Znaczy niezłe, że już 70 ponad odcinków nagrałyśmy. No, niezłe. 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 Jak to się stało? No. Mm. Mam taką część, która ma ochotę jakoś, wiesz, jak się różne takie okrągłe liczby zbliżają, to ma ochotę poświętować. Poświętować. Mm. Tak. Zróbmy to. Dobra. To co? To Chciał kończymy kończyć. na dzisiaj. Tak. Dzięki, jaka? Dzięki za Dzięki. I do, do usłyszenia. zobaczenia.